Dzień dobry, szczęść Boże, witam Was. Dzisiaj jeden z tych filmów, których ja robię, to byście Wy nie musieli, czyli... Idę z tłuszczą, z hołotą, z hordą. 11 dzień pielgrzymki. Czyli sprawdzamy Peryłał w brązie. Trochę ryzykownie, zwłaszcza, że niektórzy ludzie nazywają ją złośliwie Perkał. To nie ludzie, to wilki. No ale tak to jest, że nie każdemu w smak. Dobra forma polskiego i lubelskiego browaru. To jest ciemny lekki napisane. Piwo, alkohol 4%. Historia z nim jest taka, że kurwa polowałem na to piwo już od poprzedniego czwartku, czyli półtora tygodnia. Nie było go, bo były przedmajówkowe wszystkie promocje. Zwiedziłem 3 żabki. Następnego dnia zwiedziłem 2 razy 3 żabki, czyli już łącznie 9 wizyt. Oj, nie żabki, tylko Biedronki. Cały czas mi się myli. 9 wizyt w Biedrze, już tego naprawdę nie wytrzymywałem, a później się okazało, że jeszcze mnie żona wysłała po tą promocję dla ochlejusów 12+12, więc oczywiście z niej skorzystałem i w ten to sposób byłem dużo razy w Biedronce, o wiele za dużo niż chciałem. No i dzisiaj też byłem i nie mogłem znaleźć tego Perkała, bo leżała jedna taka właśnie czteropaczka gdzieś na szampanie, na pudełku z szampanem. Mówię, biorę, idę do kasy, kasuję ten kod, no bo tak jest zazwyczaj w tych drzwiach, żeby ten, wyszło mi 3,50. No więc jeszcze przy okazji młodego wieku musiała podejść pani mnie zweryfikować. Zweryfikowała mój wiek, zweryfikowała wagę, bo się coś nie spinało. No i kazała zapłacić 3,50. Więc zapłaciłem, tu jest paragon. I wyszedłem zadowolony, że się wychujali, a ja razem z nimi ich. W każdym razie to wychodzi na to, że jest najtańsze piwo chyba dzisiaj w Polsce, albo jedno z najtańszych. No ale pisałem, że to jest jakaś pomyłka w systemie. To tylko pokazuję jeszcze raz, jakim zajebistym sklepem jest Biedra. Trudno. A few moments later. No chuj mi w dupę i na imię. Trzeci raz nagrywam w tym momencie ciąg dalszy tego filmu, bo się za pierwszym razem spierdolił obraz, a za drugim mikrofon. Czyli za pierwszym razem było słychać, co mówię, jak mi smakuje to piwo, ale nie było nic widać. A za drugim razem było widać, że macham gębą, ale nie było nic słychać. Dobra. Przeczytam wam jeszcze raz, co jest napisane na puszce, bo tak się składa, że mam kilka. W tej obwolucie, złotej obwolucie, jest napisane: Sód jasny, pilzneński, monachijski i barwiący. Lekkie piwo ciemne, w klasycznym stylu Schwarzbier. Łagodny, chmielowo-słodowy smak. A few moments later. No pierdolę, czwarty raz nagrywam, się znowu kurwa zacięło. To jest kurwa jakiś dramat, To jest jakieś kurwa nieporozumienie. Zaraz dokończę czytanie. Wy mi powiedzcie, czy jest sens zakładać ten mikrofon w piwnicy, czy nie, bo... No bo jak jestem na dworze, to wiadomo, że trzeba, ale jak jestem w piwnicy, to może nie trzeba. Byłoby łatwiej wtedy... chociaż, no nie, wydaje mi się, że lepiej mieć mikrofon i sobie nagrywać. Co ja wam czytałem? Łagodny, chmielowo-słodowy smak, to już wiecie. I tu jeszcze. Łagodne piwo o barwie ciemnego mahoniu, w którego smaku dominują lekko karmelowe nuty, delikatna słodowość i umiarkowana goriczka. Alternatywa dla jasnego lagera i to taka, że wow. Ja już, jak wiecie, czwarty raz nagrywam ten film, więc trochę wiem, jak to piwo smakuje, ale będę udawał, że nie. W aromacie, skróćmy sobie to, bo już pamiętam, kurwa, doskonale, co jest w aromacie. No teraz się trochę jeszcze jakieś pojawiły, takie delikatne nuty, ale takich śliwek, ale nie, raczej nie, to chyba już albo autosugestia, albo sezonowanie w piwnicy na to wpłynęło. W aromacie są palone takie orzechy bardziej, ziarna, coś takiego, nie jest kawa. Ale jest to miłe, sympatyczne i trochę takiego lagera, zwykłego piwa, ale nie chamskiego, takie po prostu piwko jasne, no nie? W smaku natomiast jest goryczka i ona na początku pojawia się ze słodu, bo ona jest taka bardzo wyczuwalna i wyraźna. Ale po smaku zostaje dość wyraźna goryczka chmielowa, nie zostaje długo. I generalnie jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo wbrew temu, co piszą, to nie jest łagodny chmielowo-słodowy smak, tylko konkretny Schwarzbier, taki bardzo fajny, którego się nie powstydzisz, jak dasz komuś do spróbowania. To jest naprawdę fajne piwo. Kosztuje, tak jak mówię, mniej niż Zyla. Znaczy ja dałem mniej niż Zyla, wydacie 3,50 pewnie normalnie. Natomiast jest to super alternatywa, czy na grilla, czy do meczu, czy po prostu jak ktoś chce się napić ciemnego piwa, które nie jest od razu porterem bałtyckim, albo no po prostu zwykłe chce ciemnego stauta, o stauta ciężej niż znaleźć Perłała w Biedrze. I naprawdę, bardzo fajne piwo. Nic ja nie mam do zarzucenia. Fajne jest to, że Perła ostatnio jest bardzo odważna w swoich produkcjach i to cieszy. Jeszcze tutaj dodam w smaku, jest fajna kwasowość, kaskowość bardziej od tych palonych słodów. Generalnie powiem wam, że naprawdę spoko piwo.
Myślę sobie tu jeszcze powiedzieć, ale też się boję, że kurwa zaraz przestanie się nagrywać. Aha, dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z testowaniem kepsów do chamskich piw, bo mi się podoba ta seria najbardziej ze wszystkich. Trzeźwe testy też są spoko. Już mam nagrane kolejne 3 odcinki, więc będziemy pewnie puszczać już 2 razy w tygodniu. No i dajcie znać, kto pił Perłała Ciemnego, Perkała, kto chce testów z kepsem, ja też chciałbym, żeby dać znać. Czy jakieś konkretne kepsy, czy sieciuwa, czy coś. To za to jest bardzo fajne. Godne polecenia w 100%. Dzięki, kończę, zanim się to gówno kurwa znowu zatnie. Do zobaczenia, pa!